Na tym filmie omówię poprawny sposób zaksięgowania operacji gospodarczych, przykładowych, z którymi możecie się spotkać na kolokwium. Każde, każda operacja będzie pociągała zmiany na dwóch kątach. Po przeciwnych stronach będą one odnotowane dokładnie w wartości, która została tutaj jako przykładowa podana. Jeżeli mamy wybrane pozycje bilansowe podane lub mamy wręcz zapisany e, uproszczony bilans wynikający z prowadzonej działalności, możemy otworzyć każde konto, tylko dobrze jest je rozróżnić, czy jest to konto aktywne, czy konto pasywne. Konta aktywne dotyczą po prostu aktyw, czyli tych elementów, które ja tutaj zaznaczam, a są one niezbędne do prowadzenia działalności, bo na przykład środki trwałe to są maszyny, budynki, grunty albo materiały e, służące do pro, dalszej produkcji, czy towary do odsprzedaży, czy należności później do uregulowania, czy pieniądze zostawione na rachunku bankowym. Pozostałe wytłuszczone tutaj elementy stanowią źródła takie informacyjne skąd pochodzą się pieniądze na przykład z, z wartości naszych środków trwałych czy skąd mamy należności od odbiorców a więc są to pozycje uzupełniające e, nasze aktywa i teraz zarówno konta aktywne i pasywne muszą mieć ustaloną wartość początkową a jeśli jej nie mają to po prostu pomijamy w naszym zapisie saldo początkowe. I musimy pamiętać, że saldo e, początkowe konta aktywnego zawsze jest odnotowana po stronie debetowej, czyli po lewej stronie konta. Tu mamy oczywiście skrót naszych e, stosowanych zapisów i na kontach aktywnych saldo początkowe zawsze jest odnotowywane po stronie lewej, czyli debetowej, a na kontach pasywnych saldo początkowe jest odnotowywane na stronie przeciwnej, czyli kredytowej. I co jest bardzo ważne, na kontach aktywnych saldo początkowe jest po stronie debetowej i po tej samej stronie jest zwiększający zapis, a po prawej stronie, czyli po stronie kredytowej mamy zapisy zmniejszające stan danego konta aktywnego i podobnie mamy na kontach pasywnych, jeżeli na e, stronie kredytowej mamy saldo początkowe to też tu odnotowujemy zapisy zwiększające stan danego konta tutaj pasywnego a po stronie e, pas, e, tutaj debetowej mamy zapisy zmniejszające stan danego e, konta pasywnego. E, w dalszym toku Naszego działania. Oczywiście możemy odnotować sumę e, obrotów, które się na danym koncie mają po prostu miejsca, ale to będę omawiała w dalszym etapie tego filmu. Więc, e, jeżeli mamy poszczególne operacje, ja w dalszym kroku pokażę, jak należy w sposób taki sensowny rozumieć e, schemat księgowania tych operacji i wytłumaczę jak należy w sposób poprawny zamknąć te konta. A więc teraz przejdę do typowego księgowania operacji gospodarczych. A więc jeżeli na przykład podjęto gotówkę z banku do kasy, to my wiemy, że będzie to operacja, która będzie miała e, miejsce zarówno na rachunku bankowym i na kasie, ponieważ zmienia się kwota na rachunku bankowym jak i na koncie oznaczonym tutaj słowem kasa. A więc, jeżeli podjęto gotówkę z banku do kasy na 19 tysięcy złotych, oznacza to tyle, że na rachunku bankowym mamy mniej o 19 tysięcy, a w kasie mamy więcej o 19 tysięcy złotych. A więc, na koncie, jak to zaznaczyłam, aktywnym, rachunek bankowy, mamy zapis wyksięgowujący 19 tysięcy złotych z tego konta i ta sama kwota 19 tysięcy złotych pojawia się jako zwiększenie. Tego konta kasa. Jeżeli oczywiście tu nie było salda początkowego, możemy pominąć oznaczenia SP równa się zero. Kwestia, jakby zapytać się wykładowcy, czy on uznaje, że musi być zapisane mimo wszystko to saldo początkowe. Więc tu zapisujemy zapis na 19 tysięcy, bo taka była wartość tej operacji. I tak samo na koncie rachunek bankowy też 19 tysięcy będzie tutaj odnotowywany. I teraz e, operacja numer dwa polega na zakupie za gotówkę i przyjęciu do magazynu materiałów o wartości 9000 zł. Jeżeli ja zakupuję za gotówkę, to znaczy jest to operacja mająca miejsce na koncie kasa i jednocześnie za tą gotówkę mam materiały, a więc mam mniej pieniędzy w kasie i jednocześnie zwiększają mi się materiały. A więc na koncie kasa odnotowujemy operację numer 3 w kwocie e, wartości tej operacji gospodarczej i jest to e, operacja zmniejszająca stan tej kasy i jednocześnie. Na koncie również aktywnym następuje po lewej stronie debetowej zwiększenie stanu tego konta o wartość tej operacji gospodarczej z dopisanym numerem drugim. Operacja numer trzy to wypłata z kasy wynagrodzeń. Jeżeli z kasy wypłacono pieniądze w celem wynagrodzeń, musimy pamiętać, że znowu będzie to operacja dotycząca stanu pieniędzy w kasie i będzie to zmniejszenie Stanu tej kasy i jednocześnie będzie, jeżeli wypłacono z kasy wynagrodzenia, to trzeba pamiętać, że one są wypłacone pracownikom. A więc na koncie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, gdzie saldo początkowe odnotowane było na poziomie 30 tys. zł, następuje po stronie debetowej przeciwnie tutaj do kredytowej do kasy zapis na wartość tej operacji gospodarczej z dopisanym numerem 3. A więc jeżeli byliśmy w dłużni naszym pracownikom 30 tysięcy złotych, następuje zmniejszenie tego zadłużenia na tysiące zł. Jeżeli operacja numer 4 polega na przelaniu na rachunek bankowy pozostałej pozostałej. Kwoty. Yy, kwoty. Tego zobowiązania z, z tytułu wynagrodzeń możemy od razu nie wiedzieć, jaka to jest kwota. W pierwszą ona może być traktowana jako nieznana kwota, tak może być w zadaniach. Musimy pamiętać, że jeżeli jest to określenie pozostałej kwoty, to musimy wiedzieć, że początkowo zobowiązanie wynosiło 30 tysięcy. My spłaciliśmy, wypłacając im gotówkę na 4 tysiące, czyli netto zostaje naszego zadłużenia względem pracowniku. 26 tysięcy, dlatego tutaj ja to potraktowałam jako zwykłą różnicę wartość tych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń minus wypłacone 4 tysiące gotówką. Dlatego 26 tysięcy ja tutaj wymieniam jako wartość operacji czwartej która będzie zmniejszała stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i jednocześnie będzie zmniejszała stan rachunku bankowego po stronie kredytowej w wysokości 26 tysięcy, bo taka była wartość tej operacji. Operacja numer 5 dotyczy zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego. Więc jeżeli zaciągam kredyt bankowy, to prawdopodobnie trzeba się liczyć z tym, że ta wartość 84 tysięcy zł będzie operacją numer 5, która będzie miała odnotowany zapis po stronie. Debetowej na rachunku bankowym, ponieważ jeżeli zaciągamy kredyt bankowy, to my w tym momencie otrzymujemy dosłownie fizycznie albo powiedzmy elektronicznie przelew bankowy, czyli na rachunku bankowym pojawia nam się dodatkowa kwota wartości zaciągniętego kredytu. I jednocześnie powstaje nam pewne pasywo, które uzasadnia, skąd się wzięły te pieniądze 84 tysiące, a więc tworzy nam się, otwieramy nowe konto bankowe, nowe konto księgowe o nazwie kredyty bankowe, gdzie na stronie kredytowej następuje zapis w wysokości 84 tysięcy złotych z numerem 5. I gdzie jest to zarazem uzasadnienie wzrostu stanu rachunku bankowego. Operacja szósta dotyczy spłaty przelewem bankowym ze środków na rachunku bankowym zobowiązania wobec dostawcy. Tu też teoretycznie, jeżeli jest powiedziane, że całkowitego zobowiązania wobec dostawcy w całkowitym wartości tego zobowiązania, to też może być niewymieniona ta kwota. Jeżeli byśmy znali wartość tego zobowiązania wobec dostawcy, tu jest akurat podana na 100 tysięcy złotych, to. By oznaczało, że to jest całkowita spłata. Tu jest spłata tylko 24 tysięcy, a więc wiem, że jeżeli spłacam pewne zobowiązania wobec dostawcy, to tym samym je reguluję, czyli zmniejszam i jednocześnie, jeżeli następuje spłata ze środków na rachunku bankowym, to jednocześnie zmniejsza mi się wartość stanu na koncie księgowym rachunek bieżący. Mam po prostu mniej pieniędzy na koncie. A więc dostaje dodatkowy zapis zmniejszający rachunek bankowy na wartość tej operacji z numerem szóstym i po stronie kredytowej, bo tam mamy zapisy zmniejszające konta, stan konta aktywnego i jednocześnie na koncie pasywnym zobowiązania wobec dostawcy następuje zapis po stronie debetowej wysokości... Tej operacji gospodarczej z numerem 6, który zmniejsza stan mojego zadłużenia wobec dostawców. Operacja numer 7 polega na zakupie samochodu osobowego, który przyjęto do użytkowania. Jeżeli zakupiono ten samochód osobowy i w pierwszym momencie nie jest napisane, w jaki sposób my e, opłacamy tą operację gospodarczą. To w tym momencie ja tutaj sobie tak szukam tego zapisu. Zakupiono, który przyjęto do użytkowania. Jeżeli tutaj nie jest powiedziane, właśnie, bo tak się zastanowiłam, czy jest powiedziane za gotówkę czy za kasę. Y, taką y, za gotówkę czy za pieniądze na rachunku bankowym można zwątpić, bo na pewno taka operacja pozwala na y, zwiększenie środków trwałych, bo samochód możemy zakwalifikować jako długoterminowy środek rzeczowy y, i zwiększa nam to środki trwałe, ale jednocześnie jeżeli nie jest y, y, powiedziane czy to za kasę czy za przelewem to musimy potraktować, że zakup ta operacja tylko księguje wzrost zobowiązań wobec dostawców, czyli to, że ktoś mi wydał środek trwały, ja mam wzrost moich zobowiązań wobec tytułu zakupu pewnych właśnie tutaj środków trwałych, a jednocześnie późniejszym etapem może być spłata, zmniejszenie tego zobowiązania. Więc tutaj należy na to zwracać uwagę. Skończyłam w tym momencie omówienie samego czystego księgowania operacji gospodarczych. My musimy teraz poprawnie zamknąć te konta, czy to aktywne, czy to pasywne. Każde konto musi mieć podsumowaną wartość obrotów dokonanych na stronie debetowej i kredytowej. To są zwykłe sumy z pozycji, które były przed chwilą wymieniane. I na koniec musimy ustalić wartość saldo końcowego, czy to konta aktywnego, czy to konta pasywnego, pamiętając o tym, że jeżeli saldo początkowe było po stronie, na przykład debetowej, saldo końcowe będzie ustalane po stronie kredytowej i na odwrót. saldo początkowe po kredytowej to debetowe Kon, debetowa strona będzie nam dawała saldo końcowe. I na końcu oczywiście nasze zapisy, które tutaj mamy, muszą być poprawne. Ja tutaj widzę, że jakieś poprawki muszę nanieść. Eee, mogę tak to właśnie zrobić. Tutaj ten zapis, oczywiście, ja sobie e, zmniejszę. Ta sama suma musi nam dawać zarówno lewą, jak i prawą stronę tego. Kąta, takie, że jak widać, musimy e, zawsze mieć pewność, że lewa i prawa strona e, obu stron będzie, każdego kąta będzie dokładnie taka sama.